Dziękuję za zainteresowanie utworem. Chciałabym teraz powiedzieć kilka słów na temat zamysłu kompozytorskiego i pedagogicznego, który towarzyszył mi przy tworzeniu cyklu transkrypcji. Z jednej strony zależało mi na zachowaniu tekstu Moniuszki w możliwie niezmienionej formie, ale z drugiej transkrypcje musiały być napisane tak, żeby były w zasięgu najmłodszych uczniów. W związku z tym niektóre fragmenty są uproszczone, a część pieśni nieco skrócona. Niemniej jednak oryginalne melodie Moniuszki są wyraźnie u podstaw tych utworów i można spokojnie podłożyć pod nie tekst pieśni, do czego zachęcam przy pracy. Ze swojej strony chciałbym dodać jeszcze kilka informacji na temat akompaniamentu. Moim głównym założeniem było zostawienie oryginalnego tekstu moniuszkowskiego wszędzie tam, gdzie było to możliwe. Niektóre akompaniamenty pieśni są jednak zbyt skomplikowane, przez co dziecko grające na skrzypcach mogłoby się pogubić. W związku z tym, partia fortepianu w niektórych utworach jest dosłownym cytatem z niewielkimi zmianami, a w niektórych przypadkach zachowany został jedynie schemat harmoniczny i niektóre motywy. Wracając do partii skrzypiec. Jednym z moich głównych założeń pedagogicznych przy nauczaniu początkowym jest swoboda w doborze metod dydaktycznych. Jedni uczniowie lepiej radzą sobie z ekspresyjną stroną muzyki, inni podchodzą do nauki bardziej metodycznie, dlatego ważne jest, aby obserwować ucznia w czasie lekcji oraz kiedy ćwiczy i dobierać metody nauczania indywidualnie. Partie skrzypiec zostały opatrzone aplikaturą, natomiast aplikatura ta nie jest wiążąca i jej zmianą możemy zmienić poziom trudności utworu, a także skupić się na różnych aspektach technicznych, z którymi uczeń ma największe trudności. W niektórych utworach zmienione zostały oryginalne tonacje, aby możliwe było dokonywanie zmian aplikatury w celach ćwiczenia, np. różnych zmian pozycji, jeśli poziom zaawansowania ucznia na to pozwala. Korale to utwór, który transkrybowałam z myślą o drugim semestrze nauczania gry na skrzypcach. Zanim zaproszę do szczegółowej analizy, chciałabym zaznaczyć, że moje uwagi należy traktować jako sugestie, nie zaś jako jedyną słuszną drogę do pracy nad utworem. Duet korale zdecydowałam się nagrać na dwoje skrzypiec. Pomyślałam, że będzie to fajna okazja do tego, żeby starsze dziecko mogło pograć z młodszym, albo raczej młodsze mogło pograć ze starszym. Czasem następuje taki moment, że dzieci są troszkę znużone początkami gry na skrzypcach, które są, jak wiadomo, dosyć ciężkie. Więc wprowadzam tutaj troszkę taki element taki, no, rozrywki, tak, że mamy dziecko na lekcji młodsze na przykład i potem po nim przychodzi starszy, więc możemy taki duet tutaj zorganizować. Ten duet oczywiście ma też akompaniament. Dzieci rozpoczynają grę w takcie czwartym. Pierwsze skrzypce, czyli ta wersja dla młodszego dziecka, jest uproszczona do półnut, w które oczywiście wpisują się w melodię. Ma to na celu jakby jak najmniejsze skomplikowanie tego grania, ponieważ no, dziecko musi się skupić tutaj na kilku dodatkowych rzeczach w momencie, kiedy gramy w duecie. Musimy się nawzajem słuchać, musimy pilnować intonacji, żeby ta intonacja się zgrywała z naszym partnerem, który z nami gra. Jest to szczególnie ważne w instrumentach smyczkowych, które są nierównomiernie temperowane i każde brzmienie każdego instrumentu jest troszeczkę inne, więc ważne, żeby uczulać dzieci od samego początku na te współbrzmienia, ponieważ no, gra z drugim instrumentem smyczkowym różni się bardzo od grania z fortepianem. Tutaj mamy i granie z fortepianem, i granie ze skrzypcami. Natomiast to granie możemy grać tylko ze skrzypcami, nie musimy grać tego z fortepianem. Zauważmy, że w głosie dla starszego dziecka, który jest bardziej skomplikowany i prowadzi melodię, wprowadzamy tutaj zmiany pozycji i zdecydowałam się tutaj na wprowadzenie zmiany pozycji z pierwszej do drugiej, z tego względu, że jest to często pozycja pomijana i wydaje mi się, że będzie to z korzyścią dla dziecka, żeby nauczyło się również zmieniać pozycję z pierwszej do drugiej. Zwróćmy tutaj uwagę na zmiany dynamiczne. Tutaj troszeczkę sprawa jest już bardziej skomplikowana, ponieważ mamy dwójkę dzieci, która gra ze sobą jednocześnie. Żeby one też były ze sobą, żeby uczulać, właśnie zwiększać tą wrażliwość na tą dynamikę, żeby zwrócić uwagę na to, że w takcie ósmym pojawia się mezzo-piano i gramy przez cztery takty mezzo-piano i potem znowu pojawia się mezzo-forte. W całym utworze w górnym głosie, czyli tym nieco prostszym,
cały ten głos jest napisany tak, aby nie było konieczności zastosowania w nim czwartego palca, jeśli nie jesteśmy jeszcze na tym etapie. Dziecko może swobodnie grać w tylko pierwszym, drugim, trzecim palcem. Melodia jest nieskomplikowana. Skupiliśmy się tutaj na tym, aby pojawiało się dużo unison. Z tego względu, żeby dzieci mogły sobie sprawdzić, jakby dopasować się do siebie czasem, żeby te nutki były wspólne, żeby one były jednakowe, żeby dzieci mogły sobie po prostu te nuty sprawdzić i upewnić się, że no, gramy czysto. No ponieważ nie mamy tutaj odniesienia, jeśli na przykład ćwiczymy na lekcji i ćwiczymy to bez fortepianu, no to nie mamy żadnego odniesienia, tak? Więc dobrze, żeby dzieci nawzajem się troszkę też sprawdzały, żeby trochę starsze pomagało młodszemu. I tak jak mówię, tutaj chodzi o to, to ma być głównie zabawa, tak? To ma być dobra zabawa, żeby dzieci po prostu mogły zrobić sobie coś troszeczkę innego. Dziękujemy za uwagę. I życzymy owocnej pracy nad utworem.